A to jest ten symbol. To jest symbol monotonii. Monotonia jako cichy zabójca bliskości. Taki tytuł damy? Może być. Tak. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie w Powrotach z dystansu. Witamy serdecznie. Marta Jakubczyk. Kasia Serafin-Skrzetuska. Dziś cichy zabójca bliskości. Monotonia. Bliskość, a codzienna monotonia. Oto jest wyzwanie. Oto jest pandemiczne wyzwanie. Tak, było to w dużej mierze pandemiczne wyzwanie, ale to jest w ogóle wyzwanie. Tak powiedziałyśmy mocno, że monotonia to cichy zabójca bliskości, ale śmiemy twierdzić, że rzeczywiście tak jest, ponieważ monotonia wiąże się z czymś niby wcale nie zagrażającym, no bo co? Nudzimy się, to zróbmy coś, jak się nudzimy. Jest pewna bezpieczna cykliczność, powtarzalność. Tak, ale jednak taka nuda, monotonia w relacji, czyli zawsze robimy to samo, może spowodować brak uważności na to, co robimy. Może spowodować, że robimy różne rzeczy automatycznie, już bez w ogóle kontaktu emocjonalnego z tym, bez kontaktu emocjonalnego z tą osobą, z którą to robimy. Tak, tak. Bo monotonia może być zarówno wtedy, kiedy jest nuda, jakaś taka cisza, ale też w kołowrotku powtarzalnych zajęć też jest monotonia, w której możemy odciąć się od osób. My tu myślimy trochę o tej monotonii w relacji, w parze, ale myślę, że to jest bardzo uniwersalne i możemy to odwołać do relacji z dziećmi, czy w ogóle w innych relacjach ważnych dla nas. Tak, zawsze pyta jak w szkole, zawsze odpowiadam ok. Na tym dialog się kończy. Po sprawie. Mogę odejść do swojego pokoju. Czy coś jeszcze? Tak. To pytanie, czy coś jeszcze, to jest trochę takie właśnie wprowadzenie do inicjatywy jako profilaktyki przed chronienia się przed monotonią. Inicjatywa w związku, inicjatywa w relacji. Czyli jeżeli doświadczam tego, że się nudzę, albo że rzeczywiście jakby to, co my zazwyczaj robimy w parze, jest jakieś cykliczne i nie dające nam życia, energii, jakoś tak jest niby dobrze między nami, ale tak bez fajerwerków, no to właśnie czekanie na te fajerwerki jest bardzo ryzykowne, a wyjście z inicjatywą, żeby coś się zadziało, co wprowadza świeżość, jest szansą, że coś się zadzieje. To brzmi być może dość tak prosto, jako prosta recepta, chociaż wydaje mi się, że wcale niełatwo jest, kiedy jest jakiś kryzys, jakiś taki dołek, wypłukanie z emocji, właśnie doświadczamy pewnego rodzaju pustki czy bariery w kontakcie, w relacji. Wcale nie jest prosto odbić się od tego i z jakąś energią zainicjować. Do inicjatywy potrzebna jest energia. Ale też ta monotonia może się wiązać z taką stałością, sztywnością ról, że to zawsze ta druga strona wychodziła z inicjatywą. Na przykład nie zabiera mnie na spacery. A, to jeden. No właśnie. A czy ja zabieram tą drugą stronę? Czy jestem tą, która zawsze czeka na tą czyjąś inicjatywę? Czy mogę sama z nią wyjść? Możemy się w partnerstwie wymieniać. Chociażby organizacja rocznic. Ciekawe, czy nam się w tym roku czeka. Tak. Bardzo ciekawy, ważny temat do zbadania tego partnerstwa. Na ile porówno jest tej inicjatywy. Tak. Raz w jednym roku ja organizuję, jestem odpowiedzialna za naszą rocznicę, w drugi ty. I to właśnie wyraża partnerstwo. Jeżeli
widzimy w swojej relacji, że właściwie to ja jestem zawsze w tej pozycji oczekiwania, co on zrobi, czy on przyniesie te kwiaty, czy nie przyniesie, to też może mówić o tym, jak my się ustawiamy w tej relacji, że to on jest tym, który ma dawać, a ja jestem tą, która ma brać. Tak, tak. A też myślę o takiej profilaktyce monotonii, może nie profilaktyce, a może tak. O zapobieganiu jej? Tak. Myślę o uważności właśnie, że to, co mamy na co dzień dostępne, być może to jest to, co może dać szczęście. Tylko, że w takim znaczeniu, w takim kontekście, kiedy dostrzeżemy to. Faktycznie, kiedy uważnie przeżyjemy to, co mamy. Czyli tak mówisz o takich jakichś małych rytuałach naszych albo małych odskoczniach od rutyny, czyli na przykład zazwyczaj o tej porze robimy coś innego, a tu sobie pozwolimy na przerwę i na kawkę na balkonie. Tak, tak. Albo też o innym podejściu do codziennych rzeczy. Jemy obiad, no to możemy zjeść w pośpiechu i na automacie, bez skontaktowania się ze smakiem nawet, a możemy po prostu zatrzymać się i doceniać te chwile, które mamy, nawet jeśli one są cykliczne i powtarzalne, ale to doświadczenie jednak jest unikatowe. Uważność, wdzięczność na to, że docenienie, że możemy wspólnie w ciągu tygodnia zjeść razem posiłek. Myślę, że to bardzo ważne w tym świecie nabuzowanym intensywnością bodźców. Możemy też obserwować to w sobie, że potrzebujemy więcej i więcej, czyli jeszcze rok temu cieszyła nas wycieczka w góry, ale teraz, żeby nie było monotonii, żeby była atrakcja, potrzebujemy wyjazd za granicę i tak dalej, i tak dalej. Pandemia to bardzo mocno zweryfikowała, na czym jest osadzona nasza bliskość i na czym jest osadzona nasza taka energia w związku chociażby, bo tych wyjazdów na przykład nie mogło być. Mówisz o tej uważności i zauważaniu, że w codzienności jest wiele takich małych punktów, które mogą rodzić bliskość, kiedy są docenione. Co więcej, badania pokazują, że kiedy mamy zaspokojone podstawowe potrzeby bytowe, to tym, co buduje jakość życia i może podwyższać takie zadowolenie z życia, są właśnie relacje. Nic innego. Już nie ma znaczenia, czy właśnie pojedziemy w jedno miejsce, czy w drugie, jedziemy takim autem, czy innym, to te różnice, nawet jeśli zainwestujemy dużo większe kwoty w te obszary, to nie przynosi takiego zadowolenia, jak poprawa relacji. Czyli tutaj mamy takie sedno. Myślę jeszcze o jednej rzeczy, czyli o wychodzeniu ze strefy komfortu na rzecz próby zbliżenia się do tej drugiej strony właśnie w celu budowania bliskości. Czyli to też jest jakoś się łączy z inicjatywą, że mogę zostać w tym, co lubię i co nie lubię. Jak zazwyczaj mam tendencję, żeby na przykład inicjować spotkanie albo jakoś wspólny czas, a tutaj świadomie wybieram, że zrobimy dzisiaj coś, co ty bardziej lubisz. Ja tego niekoniecznie, ale spróbuję się przełamać albo zobaczę, jak to jest. Jako próba zbliżenia się do ciebie. Że to może też bardzo służyć w relacji do budowania bliskości, ale też do budowania takiego doświadczenia przez tą drugą stronę, że jest zaangażowanie, że ktoś chce mnie poznać, ktoś chce zrobić mi przyjemność. Tak, tak. Bardzo, bardzo istotny i ciekawy ten wątek właśnie zbliżenia się przez wyjście z jakiegoś schematu. Czyli nie krzyczy na dziecko, wyłącz ten komputer, tylko podchodzę. W co grasz? Możesz mi opowiedzieć. Oczywiście, kiedy wściekłość na granie jest tak wysoka, czasami może być to niemożliwe, takie szczere zainteresowanie tym, co się dzieje po drugiej stronie, ale no właśnie, jakieś przełamanie schematu. Ale to ciekawe właśnie, wyjście z monotonii w ten sposób, bo
pewnie to dziecko zna ten komunikat, wyłącz ten komputer i już jest odwrażliwiony tego rodzaju komunikat. A jak przyjdzie rodzic i powie, w co grasz, to może być tak szokujące, że rzeczywiście zwróci tą uwagę na rodzica. Mhm, tak, tak. Myślę, że te gry rodzinne, te powtarzalne dialogi też w pewien sposób tworzą tę monotonię. Też może uważność na to, jak rozmawiamy, jak się witamy, jak próbujemy rozpocząć rozmowę, to też może być czymś odświeżającym takim. Wprowadzenie tej świeżości w swoim własnym zachowaniu będziemy mogli, wprowadzając, będziemy mogli obserwować, jak to działa na tą drugą stronę. Do tego rodzaju inicjatywy zapraszamy też do tej refleksji nad tym, ile w waszej rodzinie, w waszym domu jest monotonii, może nudy, może takiej cykliczności, a ile jest w was elastyczności, gotowości do wychodzenia ze strefy komfortu i uważności i wdzięczności na to, co jest na co dzień. Zadawajcie sobie trudne pytania, odpowiadajcie na nie, subskrybujcie pogłębiarkę. Do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.